Dzień dobry, witam was serdecznie. Dziś chciałbym wam opowiedzieć o aplikacji, w której jestem absolutnie zakochany. Kupiła mnie po prostu niemalże od pierwszego wejrzenia, a każde kolejne interakcje z nią tylko zwiększały mój poziom miłości do niej. Jest tylko jeden warunek. Musicie lubić wino. Bo Vivino jest aplikacją właśnie dla osób, które piją wino w taki, powiedzmy, casualowy sposób. To znaczy nie dla ekspertów od wina, ale dla kogoś takiego, kto no, raz na jakiś czas lubi kupić sobie butelkę albo zamówić kieliszek w restauracji. Vivino to dostępny na iPhone'a i Androida interaktywny katalog win. Jego najważniejszą funkcją jest możliwość skanowania etykiet. Wygląda to tak, że możemy sobie po prostu zeskanować etykietę wina, kierując na nią obiektyw aparatu w telefonie i natychmiast otrzymamy informację, co to jest za wino, jak zostało ocenione przez innych użytkowników, jaka jest jego średnia cena itd., itd. Co więcej, możemy nawet skanować wina masowo, czyli jeżeli stoimy przed półką w sklepie i nie mamy pojęcia co kupić, to wyciągamy aparat, włączamy aplikację i po prostu skanujemy wina po kolei i dostajemy natychmiast ich średnie oceny. Więcej, możemy nawet zeskanować, uważajcie, kartę win w restauracji. To znaczy skanujemy kartę win w restauracji i od razu dostajemy oceny tych win, które znalazły się na karcie. Na naszym koncie możemy sami również oceniać wina i w ten sposób tworzyć taką naszą listę, żeby zapamiętać, co kiedyś polubiliśmy, albo co nam nie smakowało itd., itd. Możemy również dodawać ludzi do znajomych i sprawdzać, jakie wina oni polecają. Przy tym, z tego co zauważyłem, na razie w Polsce nie ma zbyt wielu użytkowników tego serwisu. Do tego Vivino jest katalogiem win, co oznacza, że możemy na przykład wyszukać wina po cenie, na przykład najlepiej oceniane wina w danym zakresie cenowym, albo sparować je z konkretnym jedzeniem. Co oznacza, że wybieramy danie, które chcemy przygotować, a aplikacja poleca nam wina w danym zakresie cenowym, które będą do tego dania pasować. Aplikacja jest dostępna za darmo, nie ma w niej żadnych reklam, działa doskonale i w zasadzie nie wiem, co mogę w tym momencie dodać. Jeżeli lubicie wino, to prawdopodobnie opis, który wam do tej pory dostarczyłem, wystarczy, żebyście wiedzieli, czy przyda wam się taka aplikacja. Jeżeli nie lubicie, no to raczej na pewno wam się nie przyda. Link do Vivino jak zawsze znajdziecie w opisie podcastu, a ode mnie tymczasem to tyle. Idę sobie otworzyć jakieś wino, a wam życzę miłego wieczora. Trzymajcie się, do usłyszenia.